Najczęstszą przyczyną dolegliwości bólu kręgosłupa lędźwiowego jest jego nadruchomość. Ta nadruchomość powoduje uszkodzenie dysków. Dyski międzykręgowe uszkodzone są źródłem bólu samym w sobie. Oprócz tego taki uszkodzony dysk potrafi przemieścić się w kierunku do korzenia, które leży w jego sąsiedztwie. Taki uciśnięty przez dysk korzeń potrafi prowokować ból, który objawia się u pacjenta gdzieś na przykład w pośladku, albo w udzie, albo w łydce, może nawet zejść w kierunku do stopy. W miejscu uszkodzenia dysku ruchomość kręgosłupa jest zwiększona. Powyżej i poniżej tego miejsca ta ruchomość jest zazwyczaj mniejsza. Bardzo często zdarza się, że w tych właśnie dwóch miejscach, powyżej i poniżej tego uszkodzenia, dochodzi do tak zwanego zablokowania stawów. Bardzo często zdarza się, że zablokowany jest staw krzyżowo-biodrowy po jednej lub po drugiej stronie od miejsca uszkodzenia. Takie zablokowanie może spowodować, że miednica jest zrotowana. Zrotowana miednica powoduje pozorne skrócenie kończyny dolnej i pacjent w efekcie jest asymetryczny. Taka asymetria u takiego pacjenta powoduje dysbalans mięśniowy, to znaczy, że po jednej stronie mięśnie są bardziej napięte, a po drugiej są bardziej rozluźnione. Te napięte mięśnie powodują kolejne dolegliwości bólowe. Takiego pacjenta należy przede wszystkim prawidłowo zdiagnozować i znaleźć źródło bólu. Posiadamy techniki, które potrafią ocenić, czy źródłem bólu jest dysk, czy źródłem bólu jest uciśnięty nerw, czy są to naciągnięte mięśnie. W celu zlikwidowania dolegliwości bólowych stosujemy terapię manualną. Terapia manualna wykorzystuje techniki mobilizacji i manipulacji stawów. Techniki mobilizacji są technikami delikatnymi, wolno rozciągającymi torebki stawowe, a techniki manipulacji są technikami szybkimi, podczas których pacjent może usłyszeć charakterystyczne kliknięcie.